Możemy zacząć, wie pan, od tego tu. UC, widać? Tak. Kręci się. Piję sobie matę. Od roku 2000 piję matę. I naczynie zawsze mam takie. Tego rozmiaru, żeby ładnie się w łapkę złapało. Żeby tu przyjemnie się działo, żeby nie wypadło. Ale państwo nie, jak sprowadziłem takie matera. Nie, 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 proszę pana, takie małe, proszę większe. Kazałem zrobić większe, ale proszę pana, to jest nadal za mało dla mnie, poproszę jeszcze większe. Zrobiłem jeszcze większe, państwo cały czas mówią, że za mało. Dobra, jakie ma być? No i jak to Polak? Wszyscy mówią, proszę pana, takie pół litra, żeby było. Zrobiłem. Natomiast jak poprosiłem o te matera w Paragwaju, tego rozmiaru, to oni powiedzieli, ale panie Cejrowski, my się wazoniarstwem nie zajmujemy, komu po co takie wielkie? Ja im powiedziałem, wiecie co, nie wiem, ale chcieli. Ile my tego mamy zrobić? Krótką serię limitowaną. 321 sztuk. Tyle kazałem zrobić i takie wielkie wazony sygnowane w tej samej technologii, co moje piękne matero pasujące do rączki. Palo Santo, obłuczone metalem. Proszę bardzo. 321 sztuk sygnowane jak grafiki Picassa. I w związku z tym, że tylko tyle, to drogo. Nie moja wina. Dobra. No i teraz jeszcze jakieś inne. Półtorej minuty. Ile? Półtorej.